Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Dziś znajdujemy się na polu po mieszance zbożowo-strączkowej. Na polu, które to już było ruszone na szagę jakieś 4-5 dni temu. Tutaj fest popadało. Jest troszeczkę przymokro, ale ciągnik daje radę, więc nie będziemy się tutaj rozdrabniać. Można zauważyć tutaj właśnie, jak tutaj pięknie wszystko wschodzi. Zboża i chwasty. O, zobaczcie, ile tych zielonych kropeczek. Jest tego bardzo, bardzo dużo. I to właśnie te 4-5 dni odstępu służą do tego, żeby zwalczyć jak najwięcej tych chwastów. I tak jak to tutaj teraz ładnie widać, o, zobaczcie, takich białych korzoneczków naprawdę sporo, sporo tutaj możemy zaobserwować. O, zobaczcie, to wszystko są chwaściorki. I my te chwaściorki przy drugiej uprawie sobie zlikwidujemy w dużej mierze. Także jest to walka z chwastami. W tej chwili jeżdżę drugi raz zgodnie z kierunkiem siewu na tym polu takim normalnym i sieję facelię w ilości 10-12 kg na hektar. Tak wygląda pole po przejechaniu agregatem uprawowo-siewnym. Całkiem ładnie. Także będzie fajnie równiutko. Tak wygląda pole po przejechaniu na razówę na szagę. Także teraz to jest ruszone w drugą szagę i ładnie się miesza. Niszczymy chwasty, równamy pole na płytko, około 8 cm średnia głębokość, więc całkiem fajnie to wychodzi. I teraz tak, co my robimy? Po co siejemy facelię przed nostrzykiem? No po to samo, kiedy byśmy chcieli zasiać pszenicę jarą czy inne zboża. Mój plan jest taki, aby przez te kilka pierwszych lat siać wszystko jarę, po to, żeby te pola doprowadzić jak najszybciej do ładu, siejąc długoterminowe poplony. Tak, facelia, czy tam nostrzyk, czy inne. Nostrzyk będzie tutaj siany na wiosnę, więc na wiosnę będzie tutaj pole również ruszone dwa razy w odstępach, w tym samym celu co teraz, żeby to było skiełkowane, żeby skiełkowały te chwasty, które tam będą czekać na wiosnę, na pierwsze promienie słońca. I potem wykonamy siew i potem wszelkie uprawki chwastownikiem, tak jak będzie to potrzebne. No ale do tego jeszcze mamy kupę czasu. Mamy no w zasadzie pół roku, nawet może trochę więcej. Więc pole, nie chcemy, żeby pole stało odkryte, tak? Chcemy posiać tutaj coś zielonego, coś co przyniesie pożytek. Będziemy to pole po prostu użyźniać, uprawiać i orać korzeniami faceli w tym wypadku. Zazielenione pole jest zakonserwowane, wszystkie te składniki, makro, mikroelementy, woda są zachowane w glebie. Kiedy pole jest gołe, takie jak tutaj zostawione na zimę, to każda zmiana pogody, słońce, deszcz, wiatr powoduje to, że ta ziemia oddaje z siebie wszystko to, co tam ma, najcenniejsze po prostu. Następuje proces po prostu parowania, erozji wiecznej, wodnej i tak dalej, i po prostu struktura gleby się niszczy. Życie glebowe zanika, obumiera, a tego nie chcemy. W rolnictwie ekologicznym, w rolnictwie regeneratywnym, w permakulturze. Chodzi nam o to, żeby to życie zachować, czy też pobudzić, rozbudzić, zachęcić do współpracy z nami. Tak, zasiewamy tutaj, robimy płytkie uprawy, nie niszczymy tego gruntownie, doszczętnie. Zasiewamy tutaj rośliny zielone i mówimy tym sposobem do wszystkiego tego życia biologicznego, które tam może się zagnieździć. Chodźcie tutaj,
zamieszkajcie tu, zostańcie tutaj z nami i będziemy sobie razem wspólnie żyć, nie? Nie będziemy was tutaj gnębić, damy wam czas i miejsce na to, żebyście sobie tutaj żyły i przy okazji robiły dla nas dobrą robotę. Bo my będziemy płytko uprawiać, a korzenie roślin sięgają dużo, dużo głębiej i w tym sposobem po prostu to wszystko fajnie będzie współpracowało. O to w tym chodzi, żeby zachęcić po prostu biologię, naturę do współpracy z nami. Trzeba też spełnić jakieś tam minimalne warunki, żeby zachęcić to życie do powrotu na naszej glebie. Facelia jest rośliną bardzo, ale to bardzo spulchniającą ziemię. Więc tutaj też już płytko uprawiając na wiosnę, nostrzyk, który dosyć długo potrzebuje czasu na wzrost, dużo, będzie miał sprawę ułatwioną, ponieważ tutaj po stanowisku, po faceli będzie miał już tą ziemię rozpulchnioną, będą kanaliki po korzeniach faceli dla niego, w które będzie mógł się pięknie wkomponować, rosnąć dalej i wykorzystywać już po prostu, że tak powiem, przetarte szlaki wodno-powietrzne po faceli. Więc tutaj mu powinno wzrost po prostu się przyspieszyć, tak? Goła ziemia powoduje też, no tak jak wspomniałem wcześniej, wyparowywują właśnie składniki. Ucieka też ten cały węgiel, który jest tak bardzo ważny, ażeby go po prostu rośliny wiązały w korzeniach, w glebie. Ucieka nam ten węgiel, a węgiel jest życiodajny, plonotwórczy, tak samo ważny jak azot, czy potas, czy fosfor. To jest bardzo, bardzo ważny pierwiastek, który powinniśmy wykorzystywać w celu poprawy struktury i życia biologicznego na naszych gruntach. No, to tyle, tak pokrótce. Że mówię, tutaj razówka, 5 dni, chwasty wzeszły, zboża zeszły, tutaj uprawiamy drugi raz. Tak to wygląda po siewie. Sprzęt, jakim używam, to już tam pokazywałem kiedyś, także nie ma sensu o tym mówić. Także ładnie to jest zrobione. I to jest to, co ja nazywam porządnym posianiem poplonów. Nie na razówę, nie byle jak, nie ona odczep się, tylko na długoterminowy wzrost tej rośliny. Facelia też nie należy do tanich, więc należy ją potraktować poważnie. Ta roślina będzie tutaj, jeżeli nie będzie ostrej zimy, to będzie naprawdę do wiosny zielona, więc naprawdę może bardzo, bardzo wiele dobrego dla nas uczynić. Wysiew jest 10-12 kg na hektar. Jak widać, jest uprawa podwójna, bardzo ładna, staranna, więc to jest właśnie to, co ja uważam za porządny siew poplonu, tak? Dwukrotna uprawa, sianie, tak jakbyśmy siali pszenicę, a nie po łebku, żeby tylko było. O, to tyle. I co jeszcze mamy tutaj do zrobienia? O, proszę bardzo, tutaj mam taki przyrząd i tutaj na uprawionej ziemi będzie mi łatwiej wbić, bo mam jedną rękę wolną. Pewien pan mnie tutaj podpuścił, żebyśmy sobie policzyli dżdżownicę na polu. No to policzymy. Zobaczymy. O, zobaczcie. Tutaj są już kanaliki ładnie widoczne. Zobaczcie, tutaj ewidentnie kupa dżdżownicy. Ewidentnie, czyli gdzieś tutaj co najmniej jedna krąży. O, tutaj bardzo ładnie widzicie. Tutaj bardzo ładnie widać. Może ja sobie wezmę słomkę. Będzie lepiej widać. To jest ziemia, która przeszła przez dżdżownicę. Tutaj kanalik. Te kanaliki po dżdżownicach robią to samo, co obumarłe korzenie roślin, tak? Dostarczają nam, o, zobaczcie. Dostarczają nam, tutaj jest dżdżownica. Dostarczają nam, tutaj też. Nie. Dostarczają nam powietrza, wody. O, ta chyba niestety ucierpiała od szpadla. No to przykro mi bardzo. Ale zdarza się. Dostarczają nam te kanaliki powietrza, woda lepiej wsiąka. Tutaj zobaczcie, jakie fajne dziurki są. Ładnie. To jest wszystko praca dżdżownic. To jest wszystko praca dżdżownic. Dżdżownice to są zwierzęta, które
powinniśmy jak najbardziej i jak najchętniej hodować w swoich gospodarstwach ekologicznych, regeneratywnych. O, zobaczcie, tu coś grubszego nawet, jakie piękne kanały, regeneratywnych hodować. O, i teraz liczymy ze szpadla bezpośrednio. Jeden dżdżownic, drugi dżdżownic. O, zobaczcie, jak nam tutaj grube takie kawałki skałowate gruntu, takie bryłki, a ona tam sobie drąży, krąży. Tutaj to samo, tutaj to samo, czyli tu rozpulchniają, starają się to rozbić. Szukamy dalej, szukamy dalej. O, dwie, nie, o kurczę, tu jest wypas. Trzy sztuki. O, tu coś fest tutaj łazi, ale każdy robak na polu, przynajmniej w większości, robi coś dobrego dla nas. Robią tunele, przez które przepływa woda, powietrze się dostaje i tak dalej, i tak dalej. No chyba więcej nie będzie. Trzy sztuki. Przyjmijmy, że są trzy sztuki. No chyba, że to jest czwarta, czy to jest ta sama? Nie, no nie będziemy tego liczyć jako dwie. To jest chyba ta sama. Próbuję uciec. Dobra, to jest jedna, druga i tutaj mamy trzecią. Są trzy, ewidentnie. Też ta jest ciekawa. Z dwóch stron wystaje. Nie. No dobra. Trzy sztuki. O, no nie, przepraszam, cztery. O, tu była jeszcze jedna schowana. Tej pierwszej, która niestety poniosła wypadek od szpadla, to już nie będziemy liczyć. Nie będę taki, więc uznajmy, że cztery sztuki. Cztery sztuki od szpadelka się znalazły. No, zobaczymy jak na innych polach. Pozdrawiam serdecznie wszystkich. Cześć.